I siup, od razu z tego miejsca zaczynamy kolejny. Mamy dosłownie 5 minutek, żeby zbudować obronność. Przypominam, w planie jest zbudowanie dwóch działek wybuchowych, tych rakietowych, żeby rozwalać te duże grupy, bo tam naprawdę, naprawdę masakrycznie duże te grupki zaczęły przychodzić. Są bardzo, bardzo duże, bo to po 300, teraz będzie ponad 300 sztuk i to nie tych słabych, tylko tych lepszych. A one tam już robią robotę, kurde. Bardzo dużo obrażeń pochłaniają tak naprawdę, nawet ja ze swojego karabinu dużo nie robię. Wiadomo, że tam mam działka snajperskie, więc one będą robić. Tym bardziej jak je ulepszę już później, będą jeszcze szybciej strzelały, to będzie kozaczek. Ale póki co to się średnio wyrabiają, bardzo, bardzo średnio. Więc myślę, że jak dupnę dwie bomby, to będzie git. Pełny plecak, ale możemy wyrzucić to. I tak zrobimy też, żeby to już skopać do końca, mieć jak najwięcej materiałów. Tam ulepszenia do tych wybuchowych też chyba były bardzo drogie. Więc no, trzeba spory, spory zapas mieć. Przynajmniej te 200, żebym miał. To będzie git. No tutaj 200 bez problemu wyciągnę, nawet dużo więcej, ale nie będę miał tyle miejsca, żeby to zabrać wszystko. Już mamy 500 i zaraz będzie 6. Można się wracać i montować bad boye, a później to już z górki. Tak mi się zdaje, że jak przyjdzie taka chmara i one zaczną strzelać, to raczej będę w miarę bezpieczny, bo one bardzo dużo obszar pokrywają atakując, więc luz. Dla nich to będzie totalna zguba, że właśnie są w takiej dużej grupie. Aha, tu się dzieje jakaś magia jeszcze. To źródło, co wcześniej otwarłem. Okej, okay. Teraz tak, trzeba to w dobrych miejscach postawić. Z tej strony bardzo dużo ich zawsze szło, więc sobie postawię tutaj. No i optymalnie gdzieś tutaj na środku drugie. Bo z tej strony zdecydowanie najwięcej ich atakuje zawsze. Więc tak zrobię, że tą lewą stronę dużo mocniej ufortyfikuję. No i pewnie się okaże, że to był błąd. Pewnie one zaatakują od prawej strony. Ale co zrobisz, nic nie zrobisz, no nie. Staram się to porządnie naprawić, dlatego tak sobie w miejscu naprawiam trochę. Bardzo powoli. Dobra. Czwóreczka. Muszę sobie naprawki zamówić. Już wiadomka. Bo trochę mi mało zostało. Dobra, teraz ty. Jedno ulepszenie. No i tutaj drugie ulepszenie. Git. Tak mi na razie na więcej nie stać. Tutaj sobie weźmiemy napraweczkę. I tutaj amunicji, wiadomo. Żeby jej nie brakło. Dobra. Mam 2 minuty dosłownie. No jak tak dalej pójdzie, to myślę, że na luzie będę mógł przy następnej fali sobie pójść na tego potwora. Ale to rzeczywiście musiałaby ta fala się udać. Co to jest? Napalm spowalnia wrogów. Tylko, że ja nie mogę zrobić napalmu. To mi to da. Oj, wyrzuciłem sobie karabin niechcący. To chciałem zrobić. Automatyczne odkrywanie to nie. Konwersja aerotowego lumenu. A, to jest to, żeby tym pianom go robić. Tylko, że ja nie mam piany jeszcze. Ta niszczarkę sobie kupię. No, będę miał więcej metalu z odzyskanych przedmiotów. Spoko. I nie stać mnie na miejsce w ekwipunku. A czy mam? Nie mam. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Napraweczka. 2 minuty mam jeszcze. Całkiem sporo czasu. Ogarniemy sobie to i tamto. Na. Te jeszcze lezą. Właśnie duże źródło to musiałem odkryć. Naprawdę. Te, które mnie atakują, są dużo mocniejsze od tych, co tutaj spotykam. To na pewno. Te tutaj dosłownie na 2 strzały padają. Tamte mam wrażenie, że dłużej wytrzymują. Myk, myk, myk. Albo ich jest tak bardzo duże, dlatego mi się tak wydaje. Nie wiem. Te źródło też bardzo duże. Ale no to jest ten twardy metal. Mamy fala wrogów za minutkę. Okej. Okay. Jakbym dobił do 200, to bym sobie kupił jeszcze jakieś ulepszenia. No tak do 30 sekund, żeby tu poczekać i spokojnie sobie wrócę. Jeszcze kupię jakieś ulepszenie do działek. Myślę. No już pełny plecak mam, więc lipa. Okej. Okay. Troszeczkę więcej czasu na powrót. Spoko. Tędy. No i czwóreczka, naprawiamy. Myk, 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 myk. To porządnie naprawiamy.
Siup. Dobrze. To ulepszymy. I tutaj, z tej strony chociaż z jedno. Okejka. I znowu potrzebujemy tutaj naprawki. Widać, że się troszkę przeżarły. O, tam jeszcze. Czy ja dam radę tam podejść? Dam radę. Git. Olbrzym, o nie, no bez jaj. Nie gadajcie, że on tutaj przyjdzie, bym go mógł odciągnąć, jakbym wyszedł. No teraz już nie wyjdę, no dobra, bomby będą robiły roboty, mam nadzieję. Oj, robią robotę, robią, bo one jak trafiają, to bardzo dużo ich tam pada. Nawet ten wybuch taki bardzo się nie rozciągnie, mam wrażenie, one go pochłaniają całkiem. Oj, jest olbrzym, o nie. To jest problem, ja w niego będę celował najwięcej. On i tak tutaj, oj, upadnie na mur. O nie, i na działka. Na działka, dwa działka co najmniej mi rozwalił. I sam mur też. No, za blisko były działka. A nie, są, one były schowane pod nim tylko. Dobra, jest git. Jest git, naprawdę. Ja myślałem, że one padły, one się schowały pod nim jakby. Więc jest bardzo, bardzo dobrze, jak tego olbrzyma pokonaliśmy. Teraz mamy 7 minut czasu i naprawdę łatwo z nim poszło, jak się skupili wszyscy na nim. To poszło całkiem sprawnie. Dobra, idę, postaram się rozwalić tego mojego olbrzyma, którego mam w zadaniu. Może się to uda po prostu. Przy okazji będę musiał troszeczkę metalu zarobić, żeby mieć na naprawki. O, tutaj ile lumenku. Okej. Okejka, i on był tutaj. Ja się postaram do niego przekopać przez ścianę, tak żebym go mógł ostrzeliwać po prostu. Zrobiłem go w konia. Żeby nie było to otwarte pole bitwy, tylko żebym był schowany w jakiejś jaskini po prostu. Dla mnie najlepiej, najwygodniej. Gdzie ty jesteś? O, jest. No właśnie. Ło, ale mi dupnął. No wiele to nie dało. Dobra. Na razie taktyka działa, ale ja mu zadaję dosłownie po 2 obrażeń. Więc no, bardzo mało. Jak on pobiegnie w moją stronę do bazy, to będę miał kłopoty ogromne. O, trafiłem go flarą. No myślę, że z połowy HP to mu zdejmę. Tym moim karabinkiem, tą ilością amunicji, jaką teraz mam. Już połowa padła. I na pewno go nie zabiję. Na pewno nie zabiję do końca, będę musiał się wrócić po amunicję jeszcze. Ale taktyka się sprawdza. Zblokował się w jaskini, nawet już przestał atakować. Po prostu sobie stoi i przyjmuje obrażenia. To dobrze. Dla mnie kozak. Jestem za słaby, żeby z nim tak normalnie walczyć. Zluźno. No i po amunicji. Dobra, przekopę się do góry. Przez ten metal. On nie podąża, więc jest git. I idziemy sobie kupić trochę amunicji. Coś tam słyszałem, rusza. I bije, ale mam nadzieję, że nie przyjdzie w moją stronę. To jest do pistoletu. Właśnie, całą tą fabrykę do pistoletu mogłem właściwie rozwalić. Wiadomo, że mógłbym szybciej robić amunicję, ale z drugiej strony lepiej wziąć sobie materiały z tego. Tyle. Bo tu jest masa materiałów. Dobra. Trzeba będzie tylko wykombinować tak, żebym jeszcze zdążył cokolwiek ulepszyć na górze. Po tym, jak już rozwalę tego potwora. Bo strasznie dużo czasu on mi pochłonie. Niestety. Ale on też duże źródło tam miał obok siebie. Więc okej. Przylazł za mną, ale tutaj nie przejdzie. Gdzie próbował się przebić. Dobra, załatwione. Big game. Odeprzyj falę wrogów. Okej. To będzie ostatnia fala wrogów? Po co ja pod niego wlazłem? Nie wiem. Do tej pory się nauczyłem. O, taka to jest gierka, co poradzisz. Dobrze. Wyleczony, teraz dużo metalu. No i dużo naprawek też będę potrzebował na pewno. Okej, mam 7 minut. Chyba fakt, że wykonałem to zadanie, mi przedłużył czas. Tak mi się zdaje. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje, że mi się czas wydłużył. Po tym, jak go zabiłem. Dobrze by było. Nawet bardzo dobrze. Dobra, ziomki. Chyba z jego domku. Trzeba też zobaczyć, czy on tam nic nie zostawił. Bo z reguły tak jest, że te duże potwory pilnują dużych skarbów. Dobra, to sobie wyrzucę. Oj, nie tym. Tym.
sprawdzimy tą jego unatę. Oj, tutaj jest źródełko potworów. Dobrze, że go nie uruchomiłem. No i tu kilka małych. Jeszcze jeden. No dobra, nie ma nic takiego. Żadnych skrzynek, wielkich źródeł lumenu, więc luz, ale za to jest tutaj bardzo dużo metalu dookoła, więc ja go sobie skopę i nawet jak to skopę, to mi jeszcze hem zostanie dużo. Czasu też mam bardzo dużo, więc myślę, że na spokojnie sobie zrobię jakąś porządną obronę. Już nie ma. Tam na mapie widzę, że jest. Ja się tu cykam. Żeby nie wejść w to pęknięcie. O, tu jest duże źródło znowu. A. Bardzo duże źródełko. Dobra, to już wiemy, czego on pilnował. On pilnował ogromnego źródła metalu. Dosłownie ogromnego. No dobra, dlatego gra mnie tu prowadziła. Tu już twarde się zaczyna, ale też jest go dużo. Gra mnie tu prowadziła, żebym odkrył to źródełko i zobaczył potencjał tej mapy. No. Teraz to wszystko jest jasne. Zobaczcie, jakie to są ilości. Masakra. Dobra, wrócę tu jeszcze. Oj, otworzyłem to dziadostwo. I to nic. To nic. Okej. Tutaj jakieś działka mam, więc spoko. Mogę to sobie spokojnie zamknąć, zostawić. A tutaj potrzebujemy się wziąć za ulepszenia. Weźmiemy sobie to. I to na pewno. Okej. I postawię sobie jeszcze dodatkowe wieżyczki snajperskie. Okej. Zawsze coś. Z naprawek, no to potrzebujemy dużo. Bardzo dużo. Dobra, wstępnie nareperowane. Teraz troszeczkę więcej dorzućmy. Hop, hop, hop. I tuwa. Myk, myk, myk. Dajcie moment, bo dostałem SMS-a. Już, hop, hop, hop. Tutaj też. Dobra. Up. Tak, żeby nie było żadnych pęknięć, to by było idealnie. Ale ciężko to tak zrobić. Ale mam farta, że ten duży mi nie przeszedł, naprawdę. Cieszę się. Dobra, nie mam żadnego metalu. Mam za to 3 bryłki lumenu do wyrzucenia, więc sobie wyrzucę i pójdę po więcej metalu. Okej. Myk, myk, myk. To w prawym dolnym rogu też mam jakiś metal z tego, co widziałem. Ale średnio mi się chce tam eksplorować mapę. Bo jeszcze trafię na jakieś, kurde, problemy i będę musiał obronność znowu zwiększać. Wiecie, jak to jest w tej grze. Aj, tych potworów tutaj narobiło całkiem sporo. Ale z tym pistoletem, znaczy z tym karabinem, to raczej bez szans są takiej ilości nawet. Jakbym miał pistolet, to bym się tutaj męczył rzeczywiście, ale z karabinem to jest luz. Duże to źródełko przy nim. Tak słusznie się go obawiałem. Jakby się otworzyło w momencie, kiedy go atakuje, to miałby duże problemy. No tak, to raczej na spokojnie. I tam jeszcze jedne. No już dalibyście spokój już. O. Blokują się aż tak dużo ich jest. Kurde. Serio? Już. Ło, ile jeszcze tu się chowało. Dobra, mamy to. Mamy to. Myk, 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 myk. Dobra, tu wystarczy przejść tylko, kopiąc dodatkowo i już sobie zbiorę masę. Jeszcze 2 minuty. Ale się sypie. Dźwięki zbierania takie przyjemne. No i zaraz będę miał przepełniony chyba. Jeszcze, że do 200 maksymalnie wbiję. A nie, 400 wbiję, dobrze. To pięknie. To w porządku w takim razie. Hop, hop, hop. Dobrze. Zbiorę? Zebrałem. Dobra, to muszę przerobić te bryły.
I będę miał lumenu znowu na ulepszenia plecaka. I nie tylko, ale głównie chodzi mi o plecak, bo jak mam takie źródła tutaj dostępne, to dajcie spokój. A szkoda, nie przynieść wszystkiego przy takim wielkim źródle. Dobra, pyk. Mamy 4 stówy kolejne. Naprawdę, tu metal się nie muszę martwić. Prawie. Zobaczymy, co później się będzie działo. Może być gorzej. Ale póki co jest spoko. Dobra, zamykamy to. I myk ulepszonka jakieś do tych działek. Chociaż korci mnie, żeby jeszcze więcej działek postawić w sumie. Dobra, te ulepszymy przynajmniej po jednym. Bo chyba większa ilość działek to jest klucz przy takich słabych potworach. One rzeczywiście wiele mi... Znaczy wiele życia nie mają, bez względu na to, czy to jest ulepszone działko, czy nie, to on raczej tak go zabije na strzała. Dlatego w ilość pójdę na razie, ale żeby chociaż miały po jednym ulepszeniu. A, on bardzo powoli buduje. Chciałoby się ulepszenie do tego. Oto hodowanie metalu. O, to mi się przyda na pewno. I wyrzucimy te bryłki. Raz, dwa, cyk. To się nie chce zbierać. Trudno. I plecaczek dla mnie. Raz, dwa i trzy. Bardzo ładnie. I lecimy w obronność znowu. A raczej w obronę. Dobra, wszystko tam nareperowane. Fajnie. Strasznie powoli on te działka robi. Długo mu schodzi, żeby polecieć w te i we w te po materiały. Ale teraz ich jest masa. Jest ich masa, powinno być dużo lepiej. Zobaczymy. Progowie 21, aha. Aha. Dwóch dużych na wejście. Ale oni wpierdziel dostali straszny, więc luz. O, jeszcze jeden. O kurde, ale się powywracali. O, i to jest minus tego, że oni atakują. Wywracanie się. Wywracanie się. Dobra. No dobra. No, ale to... Mapa ukończona. Wyjdź w dowolnym momencie, by podsumować wynik. O! Czyli ja właśnie wygrałem tą mapę. Ale akcja. Ale akcja. Mogę kolejne fale robić, ale one się pewnie nie skończą. Ale na ten moment wygrałem mapę. Wychodzi na to. Po prostu wygrałem mapę. GG's. GG's. Szczerze mówiąc, chętnie bym sobie pograł tą mapę dalej. Niepotrzebnie to już naprawiłem. Chętnie bym sobie nagrał tą mapę, znaczy nagrał, pograł dalej w tą mapę, bo jest bardzo dużo materiału i wydaje się taka ciekawa pod tym względem, że można dużo zbudować. Ale z drugiej strony też mnie bardzo ciekawią kolejne mapy, co tam jest przygotowane i co tam będzie można znaleźć, bo może tam jeszcze fajniejsze rzeczy będą. No więc ostateczną decyzję zostawię wam oczywiście. Piszcie w komentarzach, czy chcecie dalej, czy nie. A ja i tak mam w planach zagranie jeszcze z Czarkiem w koopa, więc prawdopodobnie i tak zagramy sobie w koopa już i tak na nowej mapie. Nie na tej, tylko na następnej, żeby ją odkrywać. Czy może być trochę trudno. Zobaczymy, zobaczymy. No w każdym razie na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć, pa, pa.